Ostatnio, jak widzieliście, ogarnęliśmy sobie sprzęgło. Działa jak trzeba, bynajmniej na sucho, ale czuć, że płyn jest. Także bierzemy się za napęd. Przednią zębatkę już założyłem. Gorzej z tyłem, bo teraz tak, ten tył wejdzie fajnie, bo ma te wycięcia. Nawet jest KTM logo. Ale ten już tak nam przypuszczam, że nie zejdzie. Na razie ściągniemy koło i zobaczymy. Stojaczek podstawimy jakiś. Oj. Ale tu ciężkie. O. I odkręcimy kółko. Trzynastka, coś takiego. Przypuszczam, że będzie ją trzeba rozciąć, ona tak nie wyjdzie, ta jest jakaś inna, brudne wszystko, oj, nie umył, ale zobaczymy. Trzynastka, trzynastka. Ta by nam przeszła. Tu pasuje. O, proszę. Ale ta nam nie wyjdzie w życiu. Chyba. Jaki tu jest klucz? Też 13, tylko to mi trochę przeszkadza. Tam mamy imbusa. Podejdzie się tym. Podejdzie się. Na razie odkręcimy, zobaczymy, nie? Kurna, zaraz będę szukał śrubek w kanale. Nie zejdzie. Zobaczcie. Parę milimetrów braknie. Kuźwa. No nic, kątówka i nie będę przecież rozbierać całego tego. Dokręcam z powrotem. Na ostro. Złapiemy sobie na dwie. Tu jakbym przeciął i tam z dwóch stron, to by zeszło. Nie będziemy rozkręcać całej tej, bez przesady. Jakby to był mój kład, to bym rozbierał, ale to jest tylko kład enduro opa przecież. Tu ciachniemy i będzie. I z drugiej tak samo. Ludzie to teraz mnie zjedzą. Jak to tak zębatki wycinać?
Przez to, że pełna. Teraz jest trochę mądrzejszy wymysł. Zobaczcie, jak pasuje. Cyk fuch i cyk fuch i cyk fuch. I napęd zmieniony. Trochę kleju do gwintów. Lekko dociągnę tym, a później się kluczem sprawdzić. Żeby nie było, pneumat, widzicie, lekko dokręca. Jakby dłużej przytrzymał, to by wtedy poszło. Muszę zobaczyć w serwisówce, jak to koło się mocno dokręca, bo nie są jakieś szpilki grube, także nie chcę przesadzić. Klucz już nam nie będzie potrzebny. Także co? Zębatka na złom. Kurna, w BMC jeszcze muszę założyć osłony na tarcze hamulcowe, bo mi się urwały zaczepy i mi tak klepoczą.